Proszę bardzo, pan Krzysztof Witoń Hawe. Dzień dobry. Toż proszę bardzo, czy można było sobie wymarzyć lepsze wyjście tak? Przynajmniej, przynajmniej mam takie gwarancje, że ci z Państwa, którzy są znużeni, choć na chwilę spróbują zwrócić uwagę na to, co ja, sługa Uniżony, chciałbym dzisiaj powiedzieć. Otóż po pierwsze chciałbym się przedstawić. Nazywam się Krzysztof Witoń i przyszło mi stanąć na czele grupy kapitałowej HWSA, która to w swoim portfolio spółek posiada spółkę telekomunikacyjną, HW Telekom, posiada spółkę, która ma ogromne doświadczenie w projektowaniu budowaniu i oddawania infrastruktury telekomunikacyjnej do eksploatacji i wreszcie posiada również spółkę celową otwarte regionalne sieci szerokopasmowe spółkę która realizuje dwa projekty niezwykle kluczowe dla w moim odczuciu dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego Sieci szerokopasmowe Warmii i Mazur, jak i sieci szerokopasmowe Podkarpacia. Owa te projekty wycenione zostały netto na ponad 500 milionów, i w moim odczuciu, ponieważ realizowane są ze środków publicznych, a zatem podlegają pewnej specyfice, kryteriom, które nakładają na obie strony, na stronę publiczną, i na stronę prywatną szereg wymagań, które powiedziałbym historycznie są nowe i których wzajemnie zarówno strona publiczna, jak i strona prywatna się uczy i mam nadzieję, że z tych historycznych lekcji uda się, bo udaje się już wyciągnąć szereg bardzo pozytywnych wniosków. Tyle jeśli chodzi o grupę kapitałową Hawę. Ci z Państwa, którzy znają ją doskonale, powiedzą, no dobrze, a co z Mediatelem? No Mediatel także jest w grupie kapitałowej, natomiast tam mamy tylko 66%. Rozpoczęliśmy proces, w którym chcemy wszystkie nasze aktywa telekomunikacyjne zgromadzić w, jednym, w jednej spółce i tą spółką będzie Mediatel, ale ponieważ ten proces trwa... To wszyscy ci w mojej grupie kapitałowej, którzy odpowiadają za elementy formalnoprawne mówią, prezesie, i tyle, aż tyle wolno ci na ten temat powiedzieć. A zatem proszę wybaczyć, to nie jakaś moja brak gotowości, by powiedzieć coś więcej, no ale wymogi spółek, które rejestrowane są na giełdzie papierów wartościowych. Słów kilka jeszcze do tego slajdu. A zależy nam na tym, by. Te elementy, które związane są w grupie kapitałowej z świadczeniem usług innych operator innym operatorom były odbierane i traktowane jako elementy infrastruktury, gotowość HW Telekom do świadczenia usług w zakresie transmisji, a w zakresie również kolokacji zarówno w Warszawie, ale i w innych miastach, w których jesteśmy obecni a także innych usług na przykład data center czy ruch hurtowy dzięki mediatelowi możemy dzisiaj terminować ruch zarówno krajowy jak i zagraniczny w naszym kraju Zależy mi również proszę państwa by o mówiło się jako operatorzy który pełni rolę służebną wobec innych operatorów służebną w każdym zakresie My jesteśmy gotowi sprzedać infrastrukturę w zakresie wymaganym, my jesteśmy gotowi wydzierżawić ją, my jesteśmy gotowi udostępnić transmisję, a zatem wszystkie elementy, które związane są z świadczeniem usług telekomunikacyjnych na tym bardzo podstawowym etapie. Mówiłem już o tym, że w grupie posiadamy funkcjonalności, które związane są z projektowaniem. Oddawaniem do użytku słowo budowa, jak Państwo wiecie, na giełdzie papierów wartościowych jakoś ostatnio, nie jest zbyt sexy. I tu mi wszyscy podpowiadają, no na tę prezentację możesz mieć, ale generalnie jak tam będziesz występował, to używaj formuły, oddajesz do eksploatacji. To jest takie, wiecie Państwo, niezwykle pouczające. No niestety, jako prezes takiej spółki muszę się dostosować. No i oczywiście utrzymujemy tę sieć, ale zatem serwisujemy a, a, a zatem jesteśmy gotowi również testować różnego rodzaju rozwiązania. Teraz proszę Państwa, chciałbym słów kilka powiedzieć na temat marzeń. Ja myślę, że to nie są tylko moje marzenia, ale jakbyśmy popatrzyli tak z lotu ptaka na ten rynek telekomunikacyjny, popatrzyli na to, co się dzieje z przychodami i co się dzieje z tak zwanym kapeksem, który jest do dyspozycji wielkich operatorów. To do jakiego wniosku możemy dojść? Otóż możemy wnieść do takiego wniosku, że tych środków na inwestycje, szczególnie w szkielet dystrybucji, a także w ostatnią milę na rynku nie ma wiele. Bo jeśli uwzględnimy te środki, które są strumieniem, który nam się przyrzeka i o którym nam się mówi, że on do nas dotrze z Unii Europejskiej, to on dotyczy stricte Interwencji w tych obszarach, w którym nie opłaca się inwestować operatorom. Ja nigdy nie zgadzam się z tą formułą, nie opłaca się. Rachunek ekonomiczny się nie zamyka w tych horyzontach inwestycyjnych, które sobie, że tak powiem, biznes, do których się przyzwyczaił, który sobie wymyślił. Bo co to znaczy? Jeśli infrastruktura pełni służebną rolę dla rozwoju społecznego, dla zmiany modelu ekonomicznego, to jak ona się może nie opłacać? Ona wcześniej czy później będzie się opłacała również na tych terenach, bo ktoś się albo osiedli, albo ten teren stanie się atrakcyjny, i tak dalej, i tak dalej. A zatem ja jestem zwolennikiem takiej formuły, że infrastruktura szerokopasmowa, szczególnie szkieletowa, jest niezbędną infrastrukturą XXI wieku. I teraz dochodzę do takiego momentu. Myślibyśmy, Zaczęli dzisiaj analizować ten rynek to każdy z operatorów, który dostarcza ostatnią usługę, czyli, czyli albo głos, albo pakiet, który obejmuje wszystkie podstawowe usługi plus jakieś aplikacje to jak Państwo myślicie, jakie są jego ambicje historyczne, no mieć własność ostatniej mili, trzymać klienta bardzo krótko, podpisać z nim umowę. I nic z tym złego. No, taki był model biznesowy. A za jakim modelem jestem ja i myślę, że nie tylko ja. Ja jestem za modelem, który powinien doprowadzić do większego podejścia do efektywności tych środków, które są inwestowane na tym rynku. A zatem jestem za tym, by operatorzy nie powielali inwestycji zarówno w ostatnią milę, w dystrybucję, i w szkielet by stworzyć mniej więcej taki model, który obowiązuje już dzisiaj w energetyce. Energetyka podzieliła się bardzo skutecznie. Ci, którzy są właścicielami i pełnią rolę służebną w zakresie infrastruktury niezbędnej do dostarczenia energii elektrycznej do gospodarstwa czy do firmy i ci, a, 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 którzy dostarczają tę energię. Moim marzeniem byłoby, by ASU nas by wykorzystać wszystkie synergie istniejące już sieci i tę, którą trzeba dobudować, kierować się właśnie tym nadrzędnym celem, żeby operatorom wyjaśnić, że po to by świadczyli usługi, niezbędna jest infrastruktura, ale infrastruktura, która nie jest związana z tym, o czym ja już kiedyś powiedziałem, że pamięta Mieczysława Foga, jak szedł do Krztu, bo jest to mieć i, 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 i wiemy, że Jeden z operatorów posiada ogromne zasoby tej miedzi i ja, nie wiem, ale pewnie Państwo się domyślacie, ja przez chwilę jakby zapomniałem, a to już starość, wiecie, o którego operatora chodzi, ale, ale z dużą troską myślę sobie o tym, że jeśli miałbym we własnych zasobach tej miedzi na poziomie 60%, to starałbym się robić wszystko, by tę umieć jak najszybciej oddać na złom, bo to jeszcze jakaś kasa z tego będzie, i zamienić ją taką infrastrukturą, która po pierwsze gwarantuje mi neutralność technologiczną, po drugie gwarantuje mi symetrię sygnału, który wchodzi i wychodzi, i daje nieograniczone możliwości w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania. Zwróćcie państwo uwagę, ja nie wyśmiewam LTE, ja uważam tylko. Że to jest usługa, która będzie dopełnieniem. Ona już będzie, ona już jest w swego rodzaju dopełnieniem. Bo ci, którzy autentycznie korzystają z sieci i we wszystkich jego y, 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 dobrodziej z sieci, to wiedzą, że między miejscem zamieszkania a pracą LTE będzie służebne. Ale już błagam Państwa, byście nie zadawali mi takiego trudnego pytania, czy LTE jest technologią przyszłości. Bo mówiący te słowa miałby ogromny problem. A to tylko dlatego, że capacity, które jest potrzebne dla rozwoju usług, które sprawią, że ta ewolucja technologiczna, ta zmiana modelu biznesowego, zmiana nawet modelu, który związany jest z demokracją ja nie mam nic przeciwko demokracji ja tylko chcę powiedzieć, że ona także potrzebuje sieci szerokopasmowej. Byśmy nie dzielili ludzi na tych, którzy są oddaleni od wielkich miast i tych, którzy mają dostęp do sieci w wielkich miastach i czują się uprzywilejowani. W demokracji nie ma przywilejów. Powinniśmy mieć równy dostęp, równe szanse rozwojowe, powinniśmy nie tylko my mieć, ale i gwarancję, że nasze przyszłe pokolenia także będą posiadały niezbywalną infrastrukturę XXI wieku. A zatem to, co Państwo wpatrujecie się, to jest jakby taki krótki rys historyczny. No to słowo to też jakoś ciężko mi przychodzi przez gardło, bo później się muszę tłumaczyć, dlaczego używałeś takiego słowa. No kiedyś tak było, był jeden operator. Tak? No, później wiecie Państwo, mieliśmy taki okres, w którym wydawało się nam, że idziemy w dobrym kierunku, ale znowu zabrakło takiego widzenia, by zastanowić się, która z technologii jest wiodąca, tak? która daje tę służebność, którą dzisiaj daje światłowód. Ja chciałbym Państwa przekonać do tego, że dzisiaj już istnieje możliwość wyprodukowania światłowodu który pełni służebność 30-35 lat. Już nie mówię o tym, że są już takie kable na rynku, gdzie sami możecie sobie państwo je ułożyć. Sam oglądałem taki filmik, jak to się działo w Kalifornii. No i wreszcie, to, co jest moim marzeniem, to jest trzeci model. To jest trzeci model. Trzeci model, który mówi, oddzielmy usługi. Czyli sprawmy, by operatorzy, którzy są dostawcami tej usługi, byli gdzieś umieszczeni na platformie, a dzisiaj technologia nie stawia żadnych przeszkód, by to zrobić. Natomiast pozostawmy tę infrastrukturę światłowodową, szkieletową, dystrybucyjną i ostatnią milę tym operatorom, którzy specjalizują się w tym. I jak się w tym modelu zastanowimy nad ostatecznym rachunkiem, to powiemy sobie tak. No, rzadko będzie się zdarzał, e, e, zdarzała taka sytuacja, że ta infrastruktura światłowodowa będzie się dublowała. Dlatego, że taki operator infrastruktury, tak jak już to powiedziałem, on nie chce konkurować z dostawcami usługi końcowej, on chce pełnić rolę służebną. Ba, powiem więcej, ja nawet uważam, że kiedy takie open service exchange, kiedy takie platformy będą funkcjonowały, jak to kiedyś w Szwecji, tutaj widzę. A panią prezes Strażyńską, nie wiem czy Aniu pamiętasz, jak zaprosiłaś takiego hokeistę ze Szwecji, prawda? Na Prodzyńskiego, on wystąpił i pokazał nam to. Proszę Państwa, ja nie dałem spokoju. Ja jego zaprosiłem po raz drugi w Warszawie, żeby mój zespół przekonał się, że Open Service szczęść działa. I wiecie co się stało? On nas przeprowadził przez całą operację. Z Warszawy pokazał, że można. Podpisać, że tak powiem, umowę i uaktywnić jego łącze jego akces z tamtym operatorem. I wcale nie trwało to tak długo. To też dobrze świadczy o adresie nullo, tak? że my tam mamy światłowód. Bo nie daj Boże, jakby było jakieś inne rozwiązanie. Okej, okay, ale, ale, ale dość sarkazmu. Jeśli będzie tego typu sytuacja, w której będzie Open Service Exchange, to co się jeszcze pojawi na rynku? I nawet jeśli dzisiaj będzie to brzmiało jak kaznodziejstwo, wiecie, co będzie, drodzy państwo? Wolność wyboru operatora. To wy będziecie wybierać sobie tego operatora. To wy skutecznie zabezpieczycie sobie, na jaki okres chcecie testować to łącze. A nie najpierw umowa, później facet z kucykiem powie wam, że nie ma capacity. Jak zapytacie się, co macie zrobić, to on powie wypowiedzieć umowę. A później nie zwróciliście uwagi, że jak wypowiedziecie umowę, w tak krótkim terminie to należy wam kara 5 tysięcy i zapuka komornik. Nie wiem, który to. Ach, nieważne. No. A, no, 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 no takie jest życie. W związku z tym wracam do platformy. Open Service Exchange daje swobodną możliwość wyboru. Daje możliwość testowania. Wreszcie daje możliwość symultanicznego korzystania z usług telekomunikacyjnych. Czyli biorę sobie pakiet i biorę sobie te aplikacje, które chciałbym, żeby dzieci korzystały, pogłębiając swoją edukację. Ale żeby tam było wszelkie bezpieczeństwo, żeby ta aplikacja, broń Boże, nie doprowadziła do takich obszarów, które nie powinny być dostępne dla dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. A jakże? Tak. A jakże ja uważam że symetria, którą daje światłowo, daje również możliwość skorzystania z takich aplikacji, by dzieci pisząc o wypracowanie nie uciekały tylko do Wikipedii, nie googlowały, nie dokonywały copy paste, tylko autentycznie pracowały. A rodzic, żeby mógł sobie sprawdzić jak profesor, czy rzeczywiście ta wiedza pochodzi od yy, latorośli, od tego, który powinien się uczyć, a nie kopiować. I szczególnie nie kopiować złych wzorów. Bo przecież demokracja daje możliwość, że w sieci znajdują się dobre i średnio dobre rzeczy. Czy, czy, czy ja już. A, bo wiecie, jakbym tu miał zawieść od względem czasowym, to, 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 to niegodne moje Czyli ja uważam, że model biznesowy, który przed nami, i nawet jeśli Państwo się uśmiechacie, to ja tylko uważam, że uśmiechacie tylko, dlatego, że wierzycie w niego. A, bo. Bo świadomość społeczna i nasz model demokra, demokracji jest coraz bardziej skuteczny. To już nie jest tak, że. O, i cisza radiowa też gra. Popatrzcie, jak to ładnie wybrzmiało. Miałem coś powiedzieć, nie powiedziałem, a tu chciałem zawrzeć to, co, to, co zawarłem. Niech każdy raz sobie odpowie, czy będzie taka możliwość, by. Klient końcowy mógł wybierać sobie operatora, usługę i tak dalej, czy nie? A ja państwu mówię, że tak, będzie taka możliwość. Słów kilka o tym, bo, bo widzę bardzo znajome twarze, które reprezentują poszczególne urzędy marszałkowskie, władze lokalne. Po pierwsze, chylę czoła przed państwem szczególnie, ponieważ mówiący te słowa doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie zadanie jest na państwa barkach. Trzymam kciuki za wszystkie władze lokalne w tym zakresie i w każdym innym, jako obywatel, któremu losy ojczyzny są niezwykle ważne, a nawet i w dwójnasób. Ale chylę czoła, dlatego że wyzwanie jest ogromne. Realizujemy dwa projekty razem: pierwszy w Armia i Mazury, drugi Podkarpacie, o którym już mówiłem. I chcę w tym momencie powiedzieć, że nawiązuję do takiego wątku, który już na początku powiedziałem. Ważne jest, żeby na tym etapie, żebyście Państwo wiedzieli, że to, co teraz zostanie zaplanowane, czyli jak sieci Polski Wschodniej na przykład będą zarządzane, czy to będzie jedno centrum, czy pięć, aż się boję, jakby miało być to pięć, bo to są środki publiczne, ktoś nas kiedyś zapyta, czy nie można było tego inaczej rozwiązać. Ja Państwu mówię że absolutnie jedno centrum zarządzania takimi sieciami byłoby super rozwiązaniem. Nie byłoby genialnym, super rozwiązaniem, pokazującym, że bardzo zależy nam na efektywnym wydawaniu tych środków. Wreszcie jeśli popatrzymy na efekt skali później w zakresie popytowym związany z tą infrastrukturą, to znowu odpowiemy sobie na pytanie, czy te sieci będą bardziej efektywne jak będą podzielone, czy jak będzie Jakaś, otwieram cudzysłów, integracja tych zasobów. Być może sięgam zbyt daleko w przyszłość, ale uważam, że integracja przyczyniłaby się do jeszcze, efektyw jeszcze większej efektywności realizacji tych środków. Ważne bym podkreślił, że realizujemy te dwa projekty na platformie inwestycyjnej, która, jako jedyna, przetrwała bo pamiętacie Państwo, były różne komunikaty, mieliśmy właśnie tam na, na, na Prądzyńskiego, Pani Anno, Pami, pamiętasz, tam była ta, był taki jeden komunikat, no żal, że tylko my, ale realizujemy to wspólnie z Alcatel Lucentem, realizujemy to wspólnie z TepeTeltechem, który jest córką, spółką córką grupy Orange i nie boję się tego powiedzieć, że to wielkie historyczne szczęście, że to te organizacje plus oczywiście Hawe jako skromny udziałowiec w tym projekcie realizują ten projekt, bo to daje nie tylko gwarancje finansowe, to daje nie tylko pełną wiedzę w zakresie infrastruktury, która jest dostępna, ale również doświadczenie, bo nie muszę chyba o, o firmie Orange nic więcej powiedzieć, sama, sam brand mówi za siebie. I, i o, o, o potędze tej firmy, o ogromnym doświadczeniu zarówno finansowym, jak i technologicznym. Alcatel-Lucent to samo, tym bardziej, że Alcatel-Lucent posiada ogromne doświadczenie w zakresie części aktywnej właśnie operatora Orange i nie tylko, bo pełni rolę służebną, tak mi się wydaje panowie, bo jest Zbyszek Kuczerowski, jest Piotr, a wobec innych operatorów także. I to, że to te trzy firmy realizują ten projekt, pozwala mi poinformować Państwa, że te projekty zostaną zrealizowane w terminie. To jest ważna deklaracja człowieka 50. Plus. Wiecie, drodzy Państwo, my tu 50, plus musimy bardzo się szanować za to, co mówimy i za to, co deklarujemy. A ja jeszcze raz powtarzam. Będą zrealizowane w terminie. Ale gdyby ktoś z sali, bardzo dociekliwy, zapytał mnie, co ja rozumiem pod tym powiedzeniem. tak rozumiem, pełna dokumentacja, oddajemy sieć i tak dalej. Pozostaje jeszcze ten element rozliczenia. Bo ja tak mi się wydaje, że wszystkie służby finansowe urzędów marszałkowskich będą jakby na tę D-Day, na tę odpowiednią godzinę przygotowane bo tamtej dokumentacji będzie trochę. No ale nie chciałbym wchodzić głębiej, na to jest jeszcze czas, bo oddanie tych sieci planujemy na 30 września 2015. To jest te parę miesięcy, żeby ją odebrać, a gdyby były jakiekolwiek kwestie, które związane są z formalną stroną, to głęboko wierzę w to, że przeczuleni tym doświadczeniem, które mieliśmy w pierwszych miesiącach, urzędy marszałkowskie będą gotowe, by odpowiednio do tego procesu się przygotować. Jeszcze raz proszę Państwa, to co chciałbym, żeby, żeby zostało po tym moim wystąpieniu. Infrastruktura XXI wieku. Gospodarka, jeśli chce być konkurencyjna, musi ją posiadać. Przestańmy gradować części z plastiku i odsyłać je do Stuttgartu, a Niemcy składają Mercedesa i mówią, że to oni w całości go wyprodukowali i go sprzedają. To my gradujemy części, tak? Na dziś. Taki jest nasz udział. Spróbujmy dzięki tym sieciom szerokopasmowym otworzyć możliwości przyszłym pokoleniom. Tym, którzy, od których zależą nasze emerytury, kochani, 50 plus 5 w przyszłości, tak? I na koniec powiem, operator infrastruktury nie powinien konkurować z innymi operatorami. Powinien pełnić rolę służebną, powinien dostarczać neutralną technologię i symetryczność. To jest to, co jest najważniejsze. Proszę Państwa, życzę Państwu wszystkiego dobrego, Państwu, Państwa rodzinom, a byśmy mogli spotkać się po raz kolejny i powiedzieć sobie, że zrobiliśmy kolejny milowy krok. W zakresie tego ogromnego zadania, jakim są sieci szerokopasmowe. Ja już nie wspomniałem agendy 2020 i innych elementów, bo, bo prawdopodobnie o tym mówiliście. Ale nie byłbym sobą, gdybym bardzo serdecznie podziękował pani prezes Łukę, całemu zespołowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zaproszenie mnie tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję. I jakby były jakieś zaproszenia, to jak zawsze <śla> służę. Dziękuję bardzo.